Zima, a szczególnie towarzyszący jej mróz i śnieg, u jednych budzą zachwyt, u innych niezadowolenie. Tegoroczny sezon zimowy był też wyzwaniem dla drogowców. Utrzymanie dróg i chodników w Suwałkach, mimo że prawdziwa zima była dość krótka, jak na suwalskie warunki okazało się kosztowne. Od początku tej zimy szacunkowo wydano na utrzymanie zimowe około 1 500 000 zł. Na to składa się zarówno zakup soli, zlecenia podwykonawcom odśnieżania, jak również koszty pracownicze i koszty związane z naprawami sprzętów zimowych, oczywiście też paliwo do sprzętów, które są zarząd dróg i zieleni wykonujących zadania zimowe. Wśród wydatków również należności, jakie wypłaca nasz zarząd dróg i zieleni podwykonawcom. Mamy podpisane każdego roku umowy z dwoma podwykonawcami, którzy świadczą nam usługi zgodnie z umową po wezwaniu, czyli w przeciągu 2 godzin od wezwania muszą stawić się w ilości zadeklarowanej sprzętu i ludzi, żeby wykonać nam usługę polegającą na odśnieżaniu bądź też posypaniu odcinków dróg będących w kategorii odśnieżania 4 i 5 oraz w miejscach wskazanych przez dyżurnego akcji zimowej, tutaj już nie ma kategoryzacji i tak jak co roku takie umowy mamy podpisane i w tym roku przy takich dużych opadach śniegu musieliśmy korzystać z pomocy podwykonawców. Takie rozwiązanie stosowane w Suwałkach od lat zdaniem szefa suwalskich drogowców sprawdza się. Do 1 marca za to wsparcie w odśnieżaniu i posypywaniu dróg zarząd zapłacił przedsiębiorcom około 240 000 zł. Tomasz Drejer twierdzi, że jeśli chodzi o możliwy przecież jeszcze powrót zimy, możemy spać spokojnie. Zarząd dróg posiada magazyn soli, w którym na obecną chwilę jest zapas w ilości 400 ton tego materiału do uszarstniania. Oczywiście też mamy zgromadzoną hałdę piasku potrzebną. Tutaj jest około 500 ton piasku potrzebną do uszarstniania nawierzchni na chodnikach. To w zależności od potrzeb jest wysypywany sam piasek, ale w większości przypadków mieszanina piasku z solą, żeby po prostu szybciej i skuteczniej usunąć tą śliskość na chodnikach. I też również na ulicach tych właśnie w kategorii 4 i 5. Jeżeli chodzi o środki finansowe na wykonanie zarówno zleceń zewnętrznych, jak i zleceń na przykład zakupu następnej ilości soli, oczywiście jeszcze są zabezpieczone w budżecie Zarządu Dróg i Zieleni.